Hejka! Tutaj przychodzę do was z odcinkiem, z vlogiem, bo zdejmuję aparat na zęby dzisiaj, zaraz w sumie, za jakąś godzinę niecałą w ogóle. I obiecałam wam, że nagram wam z tego vloga. Co mogę wam powiedzieć? No nic, no zdejmuję aparat, trochę szkoda, nie chcę go już, w sensie pod względem praktycznym, takim, że mnie on denerwuje, że mi tam jedzenie wchodzi, bla bla bla. Ale boję się, jak będę wyglądać bez niego, bo jednak aparat dużo daje moim zdaniem. Nie wiem, ja mam takie zdanie na ten temat, że są dwie jakby grupy ludzi. Jedna po aparacie, po zdjęciu wygląda gorzej, druga lepiej. Mam nadzieję, że jednak będę w tej drugiej grupie i że serio będzie wyglądać to dobrze. Bo u jednych po prostu wygląda to dziwnie, a u drugich te osoby automatycznie jakby ich wygląd, jakby nie wiem, wyglądają dojrzale, nie wiem, bez tego aparatu. Ja się dzisiaj nawet nie szykowałam, bo mi się totalnie nie chciało. Mam mokre włosy, nawet ich nie suszę. Nie malowałam się, nie wiem co mi się dzisiaj stało, ale jadę. Pokażę wam, albo i też wam nie pokażę, jak będę wyglądać. Dzisiaj w ogóle jadę od razu po aparacie odnieść książki do szkoły i jadę potem na basen z Zosią, więc nie wiem, od razu mnie wszyscy zobaczą bez tego. Tak trochę inaczej to planowałam. Ale tak, mam na sobie w ogóle strój już kąpielowy i ten, i wszystko. Jadę, wracam i jadę. Pozdro. Pokażę wam w ogóle kolejny paznokieć mi odpadł. Ostatni raz już myłam ten aparat przed chwilą. No, mam takie gumeczki w ogóle kolorowe. Widzicie to? Wszystkie są inne totalnie. I to już są moje ostatnie gumeczki w ogóle, jaka ja jestem czerwona. No i to były właśnie moje ostatnie gumeczki, jakie miałam teraz na zębach. Nie będę już ich miała. Dostanę w ogóle jakieś nakładki, nie wiem w ogóle co ja będę robić, ale mam na 10. wizytę, więc za 54 minuty zaraz idę na jakiś autobus i będę właśnie jechała. Nacieszcie się ostatni raz i ja też się już nacieszam, co nie? No ładny jest ten aparat, boję się, nie powiem, że nie, ale no, będzie co będzie. I tak będę musiała go w końcu zdjąć, więc... Dzisiaj mamy w ogóle 20 czerwca i jakby ktoś był ciekawy w ogóle tym aparatem wszystkim, zakładałam go we wrześniu 2020, więc będą 2 lata bez 3 miesięcy, jak noszę ten aparat, bo zakładałam pod koniec września. Aparat jest fajny, ale po czasie bardzo denerwuje, bynajmniej mnie. Przeszkadzał mi teraz już, bo mi to jedzenie wchodziło, zahaczało, czasami już miałam tego dosyć, więc chcę go zdjąć, ale nie wiadomo. Kwestie takie wizualne, to trochę jest takie, wiecie co, dziś się tak trochę boję. Ale będzie dobrze, zamykam tą szafę, bo jest znowu otwarta. Nie mam wam co więcej gadać. Czy zdejmowanie boli? Myślę nie, może jedynie psychicznie. No nie wiem w ogóle co ja mam wam powiedzieć w tym odcinku. Po prostu zdejmuję aparat i widzimy się później, pam. Okej, widzowie, ostatnia chwila. Śmieszy mnie to strasznie, tak, ostatnia chwila z aparatem. To będzie albo największy glow up, albo największy glow down. Takie mam przeczucie. Życzcie mi powodzenia. Okej, widzowie, nie będę was trzymała w niepewności. Zdjęłam ten aparat. Szczerze chyba nic źle. Jest dziwnie, nie podoba mi się to za bardzo. Dostałam aparat, w ogóle tu mam aparat, widzicie to, to jest aparat mój. Dali mi aparat. No i co, no chyba nie jest jakoś źle, ale jest totalnie dziwnie. Dobra, przepraszam, jak się bardziej ogarnę, to się do was odezwę, ale chyba serio nie jest źle. Myślałam, że będę zawiedziona, a jest tak w sumie normalnie. Boże, widzowie, jednak jest źle. Myślałam, że jest dobrze, ale jest źle. Będę teraz tak chodziła. Hejka, widzowie. Ogólnie nie jestem jeszcze gotowa, żeby wam pokazać się bez tego aparatu. Dlatego robię to w taki sposób, po prostu muszę wam coś powiedzieć. Bo dzisiaj jest kolejna taka zmiana większa. W sensie będzie widać po prostu różnicę w wyglądzie. A ja nagrywam vloga, więc po prostu musiałam wam to powiedzieć. Dzisiaj idę do fryzjera i pewnie myślicie, że będę robiła coś z włosami. No i macie rację. Będę je rozjaśniała i wydaje mi się, że wyjdzie to tak mocno, bo teraz moje włosy są dosyć jakieś takie ciemne, nie wiem. Chciałam właśnie zrobić takie przed i po. I po prostu wrócę do was jakby już z dwoma rzeczami, w sensie z włosami i z zębami, wiecie o co chodzi.
jak już będę psychicznie gotowa, żeby wam to pokazać, bo na razie z tym aparatem, znaczy bez tego aparatu, średnio. No i będę rozjaśniać, nie wiem jeszcze w sumie jak to do końca wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie ładnie na sam koniec. Okej, więc moje włosy aktualnie są takie. O! Coś takiego. One są teraz ciemne i miałam je wcześniej rozjaśnione tylko na dole, ale to już mega słabo. Widać, teraz będzie to trochę mocniej, więc lecę do tego fryzjera i do zobaczenia! Serio! Serio! Będzie dziwnie mocno. Mogę wam tak trochę tylko pokazać ten aparat, jak gadam, bo wiem, że pewnie nie możecie się mega doczekać. Dobra, stop. Hejka! Zdecydowałam, że jednak wam od razu pokażę. Takie mam włoski zrobione, widzowie, rozjaśnione. Planowałam trochę inaczej je zrobić. One miały być w takim bardziej ciepłym odcieniu. One są takie zimne, one są tutaj takie jakby szare, takie dziwne. Tak to wygląda. Tutaj widzicie, że bez aparatu już jestem. Chyba nie jest aż tak źle, jak myślałam, że będzie, więc fajnie. Wam już mogę tak pokazać jakby w lustrze, że wow, włosy nowe. Tu nie wiem w ogóle, czemu ja stoję na przedpokoju, ale takie włosy. O, mogę wam je też do tyłu dać i wam pokazać jakby jak teraz one wyglądają. I będziecie mieli porównanie z tym, jak wyglądały wcześniej. O, myślę, że jest dosyć spora różnica. Nie wiem tych włosków tak jak zostawić, ale one są jeszcze trochę krótsze. I no widzicie, ten kolor jest takim... Widzicie, one są teraz takie mega jasne. O, teraz światło zapaliłam, może będzie to trochę lepiej widać. O, takie są te włoski. Bardzo jasne są, ale mi się mega podobają. Do aparatu trochę mniej mi się podoba, w sensie zęby bez niego. Dziwnie, jeszcze nie jestem przyzwyczajona, nie podoba mi się mój uśmiech bez. Ale mam nadzieję, że się przyzwyczaję. No i tak to wygląda. Możecie napisać, jak oceniacie cały kształt. I... Dokładnie. Ja jakbym miała oceniać to włosy, myślę, że 10 na 10, tylko mogły być trochę dłuższe, pani mi je trochę za mocno obcięła. A jeżeli chodzi o zęby, takie... 5 na 10. Jak gadam, to jeszcze nie jest źle, ale jak się uśmiechnę... Nie podoba mi się to. Możecie powiedzieć, co wy sądzicie. Ja mam nadzieję, że się właśnie przyzwyczaję. Inne. Takie fajne zmiany. Cieszę się strasznie. Tutaj jeszcze możecie zobaczyć, jak to wygląda w takim dziennym świetle. One serio są jasne, one na końcach są wręcz białe. To po prostu tam wyglądało, jakby były trochę ciemniejsze. Ale moim zdaniem tak jest ładnie. Bardzo mi się podoba. Włosy takie, wiecie, świeże. Fajnie. Jutro idę po jakieś nakładki na zęby, które będę musiała nosić w nocy przez chyba kolejne 2 lata, czy coś takiego. Aparat nosiłam prawie też 2, więc ogólnie leczenie chyba jest długie tych zębów. No, to tyle, co chciałam przekazać. Dziwnie się te włosy układają, bo ona mi je właśnie obcięła, ta pani. I tutaj mam znowu takie krótkie. Nie wiem, wydaje mi się, że po prostu bałam się jej odmówić, bo ona się pytała, czy może pocieniować, a ja się bałam i... Tak, może pani. No więc to jest moja wina, ale no. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!